Tyle na razie, tyle na razie, proszę Państwa, ksiądz Rydzyk tu się na wielki post, piękna książka, spowiada. Piękna książka, ale Państwo jeszcze raz na to niech zwrócą uwagę, że on nigdy nie zachęci do czytania Biblii, że mówi tak, że kup książkę w prezencie, wybierz dobrą książkę, ale żeby on podpowiedział, a może Biblię, to tego nigdy nie powie ksiądz Rydzyk. Niech Państwo na to zwrócą uwagę. A no właśnie. A no nie wiedziałam. No. A jak można w prezencie Biblii? Nie? No Biblia najbardziej pasuje w prezencie. No kto jak to, ale już kapłan. W takiej renomie, na sobie konwencyjnie, no powinien jednak przede wszystkim Słowo Boże lansować. No, a nie swoje, wiesz, mądrości. Chociaż to mam czytać, gdzie sobie nabijać. 23 rozdział Ewangelii Mateusza, faryzeusza. Kto to ma przeczytać? Że przecedzają komara, a wielbłąda połykają, bo ja tu mówiłam o tych awanturach i o tych kłótniach, że o byle co, że naprawdę, no już tego Stasia skrzyczeli, a ty wariaci, a ty debilu, bo nie chciał światła wyłączyć na dźwigu. No, a tam już teraz, proszę Państwa, tego błota aż tak bardzo nie ma, bo tam przewiało ten wiatr w nocy. No, jak będą znowu dzisiaj kopać i znowu te czołgi będą to wywozić. A straszna taka koparka, ja myślałam, że ona wczoraj wpadnie w dół, że sobie sama kopała. Ja mówię, gdzie on tak się schyla tą koparką, tak wjeżdża, zaraz się spieprzy, a potem tego już jak wyciągnąć. Musiałby dźwig, a to nasz niesamowity. No i ten facet, proszę Państwa, tej koparki to już przychodzi za 10:06. On mówi, tam, a tam brama, a tam kłódka jest na tej bramie, a tam nie ma kłódki, tam jest drut pancerny. A ja sobie dam radę, tak otworzył. I on otworzył i zaraz za nim wjechał wóz na piach. I to jaki? No to sobie taki, no ludzie są, niektórzy tak sprzyjają, fajni. Natomiast no ten Stasio Bocianowski przyleciał z Nowego Dworu Mazowieckiego. Ja mówię, ty, idą cię Ukraińczycy. Jacy Ukraińcy? No tu torbę zostawili, się przebierze, pójdzie tam zamiatać ulicę. A nie żadnych toreb i tego. I tak ci Ukraińczycy się wystraszyli, że aż mi było troszeczkę wstyd, no, że Polacy są tacy jacyś. Nie lubią Ukraińczyków, nie lubią Arabów. No jeszcze może tych Arabów by przyjęli, ale teraz już inny problem, wiadomo. Ale Polacy są do niczego. Się biją, się kłócą. I co te msze wam dały? Co te msze wam dały? Po co te msze wam potrzebne? Do czego były? Niech się modli, no. Modli się pod... Dlaczego ja puszczam ojca Rydzyka? Bo ona myślała, że ja tu się modlę. Przecież wiadomo, że ja się nie modlę. Tylko mówię, co ten ksiądz Rydzyk mówi mądrego, co mówi głupiego. Jaki procent jest tych mądrości bożych, a jaki procent mądrości szatańskich, a głupich. Aczkolwiek mówią, że szatan jest chytrzejszy, jak mądrzejszy. No zobaczymy. Halo, 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 locha, co powie Maciąg Zocha. Loka to znaczy po hiszpańsku szalony. Witamy panie Zocha. I jak oferta? Oferta. Także spokojnie księdza Rydzyka mamy rozpracowanego, proszę Państwa, to nie jest zły człowiek, on chce Was mobilizować do modlitwy, ale czy Wy dacie się w ogóle, jak tu praca, tam praca, tu biznes, tu pojechać za granicę, a teraz tam bomby podkładają, tam jest niebezpieczne, jeszcze chcesz, idiotko, tam lecieć gdzieś? O tak, chciałabym, a dlaczego byś chciała, bo sąsiadka Twoja latała, jeździła i zmarła na raka, miała na dupie pryszcz. No to więc zobacz, jaka ty jesteś głupia. Ty sobie poznaj swój kraj. Ile jest ciekawych zakończy. Ty chcesz lecieć? Do kogo? Jakie ty pieniądze zbierasz? Po co ci te schowki? Po co ty gromadzisz te? Przecież nawet te karty pamięci, te płyty CD, to jutro już też nie będziesz miała w co włożyć. Bo to są nowe cyfrowe urządzenia. Nowe. Stare do lamusa, stare do muzeum. Oddaj do muzeum, nie przyjmą do muzeum, bo mają jeszcze starsze. I tak będziesz wyrolowana, pójdziesz nad Wisłę, wody się napijesz niczym koparka, a z tyłu u ciebie wystaje dupa, a w niej szparka. Radio Maria, bardzo proszę. Anna. A ten przybyłowicz, miał klucz,
I teraz jest to popijamy. Będziemy zamykać na to nic nie dorobi. On będzie miał teraz, on dał 300 zł, wiesz? Do siebie się ja powiedziałem, ja powiedziałem 390 euro, ale jak on zobaczył 300, ja mówię, wiesz, to 290, tak 300. Bo ja mówię, ten rachunek muszę zapłacić. 997, swoją rentę 600 i on mi to zapłacił. Ale słuchaj, on tu bez grosza lata, nie ma co jeść. Tak. I on liczył, że tu mu coś brzdęknie dzisiaj. No, jedzenia. No, ale jedzenia mu trzeba dać, bo on do poniedziałku nie ma co jeść. Tak, ale jak ciebie oszuka. Ajajaj, dobra. On nie ma na piwo. Ale jeść też nie ma, co widać, że jest głodny. On jest durny. Siatkę masz na lubelską. A to durny jest. Ale ja to do no, już się na, ale usłuchaj. Dałaś mu 5 zł, wiesz na co przeznaczył? Na dwie butelki. Nie wiem, no wykonał pracę. Wtedy to ciebie odprowadzę. Tak, słuchaj, każdy. Ja nie znam, jakie alkohol robi zamieszanie. Dobrze, chciałam ci powiedzieć, że i tak jest postęp, bo już nie piję, jak jest głodny. Już nie piję na pustę, to już krok do przodu. No. Zobaczymy, co da. To jeszcze trochę, to pójdzie sam z własnej woli na pustę. Stał kiedyś u kapucynów. To trzeba raz przyjść, dostać kartkę, potem kolejka 2 godziny. To ja mu dałam, zobacz, tu masz 5 minut. I taki był mi wdzięczny. I on jest kurde. A zupki nie może w baniaczek wziąć. A może? No to co nie chodzi? To ty jemu nie masz co podpowiedzieć? A tu ja podpowiadam, ja nękam, ja jestem. Słuchaj, ja jestem jak nudany, jak złapię za łydkę, to nie popuszczę. To ty nie masz co podpowiedzieć? Ja robię wielokrotne powtórzenia, zapewniam cię. Możesz mu powiedzieć, Wiesiu, bardzo ci współczuję, że nie masz na piwko. Ja bym ci chciała złotówkę, ale mam tylko 50 groszy, to nie wiesz jak mówić. A to ja wszystko wiem, wszystko znam. Wiesiu, ja znam ten twój ból. Możesz nie dopowiedzieć pijacki, ale powiedzieć to tak, żeby mu poszło w pięty. Nie, bo ja potrafię przynęcić i za uszami, wiesz, pod tego, wiesz, pod dudką, pod płaską. Bo się wszystko wie. Jeszcze ostatni raz do Kazia, jak nie, no to trudno. Musiała z miasta lecieć. A tak mi tu wygodnie było. A więc sama widzisz, on ma schizofrenię i on będzie robił z siebie, że taką biedną osobę. Tak, ja mówię, ty się tak na sobą nie użalaj, bo świat tego też nie doceni. A ty wiesz, co robi żebrak pod kościołem? Co? On nie powie, że ma, on powie, że nie ma. Żebyś ty się ulitowała. A na co przeznaczy pijak? Słuchaj, ja jak miałam czasami coś, to jedyne tym ulicznym grajkom, bo oni chociaż pracę wykonali. I on jej nie prosi, tak. On gra, a ty mu wrzucisz. Oczywiście. Bo ty się domyślisz. A to jest honorowe. I on nie mówi, że on nie ma, oczywiście. A natomiast taki powie, że nie ma. Zobacz, jaki żebrak. No. Ktoś do... No tak. W ostatnim okresie wiemy, że była pewna usterka techniczna w tym samolocie, która wymagała specjalnego nadzoru technicznego nad tą maszyną. A widzisz, Wiesiu, co ważniejsze, żeby się napić, żeby się najeść. Co to za ból w żołądku, jak ty jesteś głodny? To teraz weź... A właśnie, a słuchaj, bóle żołądkowe są bardzo nieprzyjemne. Jak ja się zdenerwowałam, bo ten jeden palan musiał mnie odsztykiwać następnego dnia. Słuchaj, to tak mnie, słuchaj, dzupsą, jakby mnie pies gryzł od środka, takie bóle, takie wyrywające. Ja miałam zapalenie tego błony śluzowej żołądka i miałam nadrzędki tu na puszcie przewrót. Ja wiem, jak to jest widać. On miał coś podobnego. To się nauczył, nie pijemy na głodzenie. Czyli świat. Smoleńskiej. Na razie nie są znane szczegóły związku. Jedna osoba nie żyje, a 7 zostało rannych. To bilans wichur, które... Takie bóle są, takie bóle. Jak człowiek jest głodny. I teraz, Wiesiu, widzisz. Ty teraz oceń, co bardziej dla ciebie jest cenne. Czy chlać, leżeć w tym? Bo on jak ma te 600 zł, to on się kupi. Ale ty tak wyćwicz ten mózg, żebyś, jak nie masz, żebyś sobie kupił. Słuchaj, mój mózg jest naprawdę genialnie wyćwiczony. Nie doceniasz mojego mózgu. No dobra, powoli się zbieram. Jeszcze jeden telefon, kurczę, może łaskawie go zblokował. No kurczę, jak potrzeba, to ten świt. No i co mu można zrobić? Wszystko mi zlecie. No.
Boże, z kim ja pracuję, z jakim materiałem? Nie pracujesz, po prostu to jest, wiesz, on sobie śpi i dawno jest na emeryturze i co to dużo gadać? Nie, jeszcze nie jest na emeryturze. On tylko można powiedzieć, że jest niemyślący. Że jest rocznik Kasio 55, to jeszcze nie jest. Jeszcze mu się jako facetowi nie należy. Na dzisiaj Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje możliwość występowania podobnych zjawisk atmosferycznych, między innymi w strefie brzegowej w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Ponadto wydano ostrzeżenie hydrologiczne 2 stopnia dotyczące ujścia wody w Ostrzyce Wodnej. Aj Boże! Ja zawsze muszę wszystko wyrzucać 10 razy. Do końca 18-lecia Zamościa oraz inne nadmorskie miasta mogą zostać zielone z powodu podnoszenia się poziomu morza śródziemnego. Proszę Państwa, durny ten świat jest, durny. Według badaczy do 2005 roku poziom morza może się podnieść o prawie 1,5 metra, co wystarczałoby do zatopienia wielu miast. Ustalenia na wszystkie wskazują, że tylko ceny powłoków są 30 obszary zagrożone zalaniem. Przyspieszone podnoszenie się poziomu wody tłumaczy się m.in. zmianami klimatycznymi spowodowanymi przez wzrost zawartości dwutlenku węgla w atmosferze. Ja nie bardzo mogę, bo ja mam refluks, ale refluks to jest zwiotczenie, to jest przepuklina, tak zwana ślizgowo-przewlekła, mam zwiotczenie przewyku, mnie dysz zapycha. Ale od czego? Ja się duszę od tego, że mam wiotki przełyk, rozumiesz? Robi mi się klucha i mam bóle zamoskowe, ja zasadę żółnika. Ale od czego? Samoisty? Samoisty, no taką człowiek ma urodę i ten maską nóż do takiej choroby, mówi do takiej, no. Dlatego, a przy okazji, ponieważ, wiesz, to przez 25 lat raczej nie miałam łatwego życia, a nie jestem z tych, co tupie nogami i wybucha, no to w sobie to dusiła, no i wiadomo, że jestem potencjalnym żołowcem, no. Ja miałam dosłownie już rany, dosłownie na przebiegu, tutaj w tym puszcie, miałam 3 razy gastroskopię. Już nawet łykać nie bardzo mogła, bo mi ból sprawiało łykanie. No, bo niektórzy psychologowie mówią, że trzeba odreagować wrzaskiem, ale to już nie jest biblijne. No wiesz, jakoś tak. No bo jak ona jest świnią, to ty też masz być świnią. Nie, ja nigdy. Będzie wojna. Słuchaj, ja nawet nie potrafię płakać, bo ja tylko płakać potrafiłam ze złości. Słuchaj, na przykład na pogrzebie mojego taty, to ja się podobno uśmiechałam. Widocznie tak reagowałam. Bo ja toż musi ustąpić. Ja musiałam, słuchaj, tata zmarł w piątek o 19 minutach, ja już w poniedziałek przed 8 byłam w Banku Rzemiosła na Podwalu, żeby konta likwidować. Bo miałam te inglanko, miałam te czeki, rozumiem, wszystko likwidowane, żeby się skarbówka. Mieliśmy tę asygnatę na tego, na Poloneza, jeszcze tam na Malucha, przyszczusieńko, rozumiesz, ja musiałam myśleć, jak komórkę, no to na pogrzebie już się chyba uśmiechałam, no bo wreszcie dopiłam wszystko, rozumiesz. I odkąd zmarł tata, ja jestem przez tyle lat, jak carski oficer, ja jestem w okopach, jestem 100% władcą, ja się zachowuję jak facet najczęściej, bo babą byłam rzadka w czasie wojny, dlatego to jest taki szok, że ja się zachowuję, jak się zachowuję. Ale jeśli mu książę małżonek wszedł pod stół i nie wyszedł spod tego stołu, no bo życie brutalne, to mówię jego, a ktoś musiał dzieci wychować, babka niepełnosprawnego, jakieś pieniądze do domu, firmę starałam się utrzymać, dokąd można było, ja i dupy na przeproszeniem dawałam, żeby dostać zlecenie, rozumiesz? Ale nie dało rady, przecież firmy, które miały kasę, miały tłocznie, robiły obrzydliwe wypady za linią, a myśmy robili pięknie, bo pracowali z blachy miedzianej posebrzanej, nic, nie było konkurencji i gówno po 20 latach firmy zamknąć.
sprzedać rezydencję, a jak ja się czułam przez 2-3 lata, że zmarnowałam dorobek moich rodziców. A później sobie stwierdziłam, że no niestety nikt nie był w stanie tego utrzymać, a z pieniądze się ja pocałem, no najwygodniej. Ten Stasio zadzwoni do Włocławka, do takiego Andrzeja, zwolnią, słuchaj tego, tych wariatów zwolnią. Na pochybę wyrażni. A ja w poniedziałek przyjdę do pracy. A muszą mieć do pilnowania. No właśnie, to niech ulicy łapią. I tak będzie. No widzisz, czyli... słuchaj, właściwie tobie za tą czujność partyjną, że ich uprzedzałeś, że takie rzeczy mogą mieć, to powinni ci dać, słuchaj, ekstra, słuchaj, za konsultację jakąś nagrodę pieniężną. Będzie, będzie, dużo dodatków. Powiedział mi z Włocławka, że ja mam bardzo dużo dodatków z tego roku. Może być więcej jak 2000. Może ja mam tyle do zapłacenia za te T-Mobile. O Boże, ale... Ten Orange musiałam zapłacić 997 zł, dlatego mówię Wiesiu, ja muszę i już, a ty to wiesz. Ale słuchaj, do poniedziałku, bo on tam dostaje chyba te, słuchaj, on nie ma co jeść, to albo mu dać jakiś grosz, albo po prostu, żeby do poniedziałku, no wiesz. On jest głupi. No on ale jest... jeść musi, czy jest głupi, czy jest mądry. No on tu pokazujesz na to jego posłanie, on tu nie musi jeść, no gdzie ma jeść? No ale no nieważne, bułkę mu dać, no coś, żeby wiesz, przynajmniej wieczorem coś zjadł, no bo nie dobrze. A więc widzisz, ja pójdę, kupię bułkę za 19 groszy, kupię bułek 10-15, kupię pasztecik, nasmaruję, masła za 2 zł. A on co za to kupi? Piwo. Dlatego no i potem co? Tylko mu dać jedzenie. Słuchaj, trzeba mu powiesz, możesz nie mówić dzisiaj. Siedziałeś tu na schodach, klucz ci spadł pomiędzy nogami, leżał klucz duży, którego nie widziałeś i jesteś głodny? Trzeba mu powiedzieć. No dobrze, ale do poniedziałku trzeba go jednak nakarmić. Coś mu trzeba dać przynajmniej. Ja jak coś mam dzień, no to on sobie gdzieś tam wstaje, chodzi po tych... Ale trzeba mu powoli uświadamiać, ja mu to, słuchaj, no. Zapewniam cię, że ja lata byłam pedagogiem. Durny jest, ja durny. Mam, słuchaj... Nie ja byłam, tylko tu i teraz się wiem, liczy. Ja mam wpisaną misję jako rodzaj posłannictwa, więc dla mnie zawsze i wszędzie widzę potencjalnego... Posłannictwo ma mieć każdy, to nie jest ale tak, że ja mama to nie tego mam. Nie widzą, a ja to czynię, rozumiesz? Ja to robię, zapewniam cię przejrzę. No bo o robienie chodzi. Mnie nie musisz o tym mówić, ja nawet staram się tak wyrośnego psychika, żeby się zmienił. Ja mówię, słuchaj, możesz Totka wygrać, szóstkę. Ty wiesz, co mówi pani psycholog? No. Bratu, czy komukolwiek, pijakowi, proszę nawet złotówki nie dawać, bo on będzie wiedział, że my popieramy to, co on robi. Złotówką. Nie wolno. Nie wolno. Na wódkę nie wolno. No dobra, no dobra, podoba mi się. Tak było też w Białymstoku, bo ten chlał, a ona mówi, nie wolno złotówki, bo to było pouczenie dla rodziny. Jak masz w domu alkoholika. A dzisiaj wtedy łowić, nawet te 300 złotych jak miał, to on tę drugą połówkę, 300 do 301, co zrobił? No, on mówi, że 300 zł to on musi wydać na życie, bo ma gdzieś barek na Ząbkowskiej, tam jest raz najtaniej. No ale to miał 300 zł. Ale teraz mówił, że jak tobie pożyczy, to już nie miał ani złotych. Ale 300 zł. Ale no to wydał wcześniej, no. Ale na co wydał? No to o tym mówimy. Na co wydał? Na budkę. Kupuje sobie piwa. Dlaczego on, jak ma o 9 bibliotekę, dlaczego leci przed długu, jak myślisz? Nie, on mówi, że gdzieś, słuchaj, on chodzi na jakąś kapkę, to ma coś tego, że on ma tak zwaną prasówkę, czyli godzinę siedzi i czyta pracę za darmo. O to chodzi. Bo jemu, czy nawet za darmo ma, bo później przychodzą goście. Nie wiem, tak powiedział. On pije, tak powiedział. To są jego testy. Ja tylko przekazuję. Dzisiaj mówił ten, czy to ten, mówił, poczekaj, ten Rysio,
że konfabulant, że ludzie znają to słowo. No właśnie taki jest wieś. Idealny konfabulant. On już teraz nie ma siły kłamać, muszę ci powiedzieć. On dała mu kurtkę dziewczęcą i on wygląda jak Pipi Langstrumpf. I on teraz już ludzie jemu nie wierzą. Cieniutki taki już. Nawet człowiek taki łysy stał przy stole, wszystko słyszała, mówi, słuchaj, udawał zawsze dziennikarza, pijak i przychodzi, żeby się tylko nachlać. Tak ludzie mówią. Przykre to. No przykre, ale ja słuchałam, mogłam coś powiedzieć, ale nic nie reagowałam, ale po prostu w Warszawie człowiek nie lubi człowieka i tak się obgadują, szuka tylko pretekstu. Nawet on mógłby być dobry, to też by coś znaleźli, ale musieliby obgadać, rozumiesz? No. Jest okropny, okropny, że ludzie siebie nie lubią. Paniewicz mógłby zamienić to z kamieni w bochenki chleba. Ale tylko wtedy, gdy tego byłoby na głodnych potrzeba. Niech trupi czy magik na scenie, lecz jak ktoś, co w serce zmienia kamienie. Bo Boży cud jest zawsze dobry i cichy. Gdy czary powstają ze zła i spychy. Także pijak, proszę Państwa, jest specjalistą i każdego wykołuje. Słuchaj, ja specjalistą. Ja pracowałam w szkole, musiałam przejść przeszkolenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Także widzicie Państwo, dlaczego tacy żebracy są specjalistami, jak ten chłopak, nogę w gipsie tu pod mostem, żebrał o papierosa, to położył rękę na piersiach, że on prosi szczerze. A gdy nie dostał, no to zaczął go pieprzać, chciałby się mu w pieprz dać, ale że miał nogę w gipsie, a tu gruba świnia stoi, to by jakby jak odpierdzieliła, to po prostu nie miałby szans i szedł schodami i jeszcze go pieprzał, tego bo mu nie chciał dać, a człowiek niewinny, palił, może miał ostatniego papierosa, może co. I tak ludzie się nienawidzą, proszę Państwa, próżność, głupota, debilizm i nie wiadomo co. Dlatego wróżka w naszym radiu tu mówiła, ponieważ nie ma prawosławnych mormonów, ewangelików ani świadków Jehowy, mówiła, że to są cygano, żydodziadogady. Także proszę Państwa, jest taka mieszanka, ale w internecie tu pewien ksiądz w wykładach mówił tak, proszę Państwa, nie ma żadnej mieszanki. Nie ma żadnej mieszanki, czyli on już coś pismo nosem czuł, że nie ma żadnej mieszanki. No jest mieszanka. Jak ludzie są pod wpływem i tego, i tego, i tego, i tego, to człowiek gadzieje. Durnowaty się robi. Jemu się nie opłaca być osobą uczciwą, a o czytaniu Pisma Świętego to nie ma mowy, proszę Panie. Ja to tylko tak to troszeczkę podpuszczam. No gdzie tam Pismo Święte dla durnej babycy? Gdzie ona weźmie Pismo Święte? Co ona dobrego tam, jak ja kiedyś wzięłam książkę, a do książki Biblię, to ja mogłam dzień i noc siedzieć i się rozkoszować, bo ja coś tu znalazłam naprawdę wartościowego, ciekawego. A gdzie taka moherowa baba, ona ci weźmie Pismo Święte, co ona ci tam znajdzie, jak ona musi kupić majtki? Wnuczka przyszła, musi kupić dla wnuczki, ona musi pójść na handel. Także odkłada się czytanie Słowa Bożego na plan dalszy, a tak naprawdę to wcale ludziom niepotrzebne jest Słowo Boże. A diabeł, proszę Państwa, ja widziałam, siedział na zapleczu, tupał kopytami, te rogi mu czerwone wystawały z budy i tak... się cieszył. Także proszę Państwa, szatan, satana, po ludzku się mówi. Tak, devil the great. Wielki diabeł. Tego Benedykta jest napisane. Także proszę Państwa, straszne rzeczy. To są straszne rzeczy, że taki wielki diabeł tutaj zapanował nad światem. Także proszę być z nami, gdy nadaj nasze radio. Ej, to KFM, ja mu dokończy ta Barbie Baby Langstrumpf Extra. I proszę nas słuchać. Także proszę Państwa, buziaczki, no i że proszę jeść kaczki. To są bardzo zdrowe kaczki, nie są tanie, ja nie powiedziałam, że za złotówkę.
56, 655, 23, 55 i 56, 655, 23, 56 to numery telefonów, pod którymi oczekujemy na prawidłowe odpowiedzi. Zaczynają się fajne czasy, skupmy się na zarabianiu pieniędzy, na tym, żebyśmy wyszli z tego gówna i obiecuję ci naprawdę. No i biorę tu opatrzność jako świadka, że na pewno pomogę wtedy również i przyjaciołom. Słyszysz, co mówię? Jak mnie się uda, to i was z tego gówna wyciągnę. No a co, a Maciek był mądry? Jak te kłopoty umarł? Też bym mówił, jak mówił. Magbut. Ja mówię, wytrzymaj jeszcze trochę. I zobaczysz, uda się. Jeszcze trochę wytrzymaj. Szkoda gadać. Teraz to jak chciałam. Aha, już wiem. Jak jeden głupi, drugi głupi, to jak nie da to raz. Nie głupi. Trzecia to na tej. To nie ma wyjść. Bo to jest no na patyku, no. Taki dziad, on będzie ciągle myślał, że on dobrze sobie życie ułożył. On będzie tak myślał. Radzie Maria, bardzo proszę. Idzie czytać gazetę, ale Bóg zapłać. Tu się połączył z nami. Pani. Ten telefon jest za nami. Ktoś dzwoni. No to posłuchaj na raz jeszcze pytania, na które za chwilkę odpowiesz. Przychodzi zalany, no to po prostu, ja mówię, to kładź się spać już, jak jesteś taki zalany. Przecież wiadomo. Jak tam w Nowym Sączu? Widać już wiosnę, czy jeszcze tak nie bardzo? Widać wiosnę, a jakie wiosny wiosny możesz nam powiedzieć, czy tam już obserwujesz? Jest taki lekki wiatr. Taki letni, jest taki przedwiosenny wiatr. Czekasz na tę wiosnę czy tęsknienie? Chyba wszyscy czekają. Aniu, udzieliłaś prawidłowej odpowiedzi. Może kogoś chcesz pozdrowić? Tak. No to kogo pozdrawiamy? Moją mamę, Karolinę, kolegę Pan, Radę Maryja i całą moją rodzinę. A kolegów, koleżanki z klasy? Też. A powiedz mi, jak mi szkoła teraz? Pogoda się zmieniła. No właśnie, więc te choroby to jakoś nas wszystkich teraz łapią w tym okresie przedwiosennym. Miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni to się skończy. Ani dziękujemy ci za udział w dzisiejszym programie. Radio Conchita. Panem Bogiem i do usłyszenia. Kolejne pytanie, kolejne zadatka. Z Panem Bogiem, tylko że Jezus powiedział do faryzeuszy, że waszym Bogiem jest diabeł. To jeszcze nad tym Panem Bogiem to się trzeba zastanowić, kto tym Bogiem jest. No to jak małą literą pisane w Biblii jest przy tłumaczeniach, no to wiadomo, o co to może chodzić, bo Bóg w Biblii ma bardzo szerokie pojęcie. Odnosi się do pośrednika, do kogoś większego, no ale przecież wiadomo, że tym kimś jest diabeł, bo wy bogami będziecie, wy książętami ustanowię was po całej ziemi. Dobrze, ale jak ktoś się trzyma prawdy,
jest pośrednikiem dobrym, ale my tutaj mówimy o pośredniku złym. No i tym specjalistą właśnie jest diabeł. Dlatego jak Jezus powiedział, waszym Bogiem jest diabeł, to jest napisane w Biblii małą literą. Nie jest w tam sensie to chodziło o, że jeżeli jest w języku greckim ho theos, to oznaczało, że to jest ten Bóg. Jeden Bóg, jedyny Bóg. A jak jest samo słowo Theos, no to takim Theos może być człowiek, może być pośrednik. I takim pośrednikiem też jest diabeł. I tu cała filozofia prysła, że waszym Bogiem, waszym ojcem jest diabeł i chcecie spełniać pożądliwości ojca swego. On był kłamcą, mężobójcą i od początku wprawdzie nie wytrwał, dlatego jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I jak to Jezus powiedział do faryzeuszy, to gdyby taka siostra poszła i powiedziała do księdza, to by ksiądz ją udusił i po prostu by była sprawa sądowa. Ale taka siostra tego nie powie, ale ona swoje wie, prawda? Że sługami diabła są. Także, proszę Państwa, póki co rakieta się szykuje. Masz takich głupich znajomych, no to nie moja wina. Znajomi są mądrzy, bardzo tak. Są mądrzy. Tylko są tacy, którzy, wiesz, funkcjonują sobie od jakiejś godziny, no. I przecież nie taki wiedzą. Taki głupi jak Mareczek też wyłącza telefon. Czyli dzwonek nie działa, tu nie działa, umawia się, a tu nie otwiera. No to jest normalny. No a Boże, a kto jest normalny poza nami? Drzwi nie otwiera, dzwonek nie działa, debil po prostu, no debil, no. Szkoda gadać, psychiczne. Szkoda gadać, wszystko głupie, no. Normalnie. Znaczy, to jest normalnie, to już inna fala kaloszy. Dobra, dzwonimy jeszcze ostatni raz, zobaczę, będę rozpoczynać miasta. Gdybyś ty była mądra, kochana, to byś ty była sobą. Całe życie. A to ja jestem, to tak. A widzisz, a teraz to za późno. Trzeba być. Wiele osób też mnie do sobie porównywało. Jak może też uwagi na ulubę. Halo, halo. Taka jest kontrowersyjna. No ciekawa jest. Halo, halo. Ja cię słyszałem, że Dominika, tak? Halo. Witam cię, Dominiku. A skąd telefon jest do nas? Kościana. Kościana, pięknie. Dominiku, pamiętasz pytanie? Tak. No, to powiedz nam. Z swego czasu miałyśmy piękną wystawę o Izraelu Szkockim. Też. A tam było jeszcze możliwość... Jest, El Mercedes. Proszę o mnie. No doskonale, a Boże Ciało się zaczyna jakiś okres, czy nie? Zwykły okres myślałem się wcześniej zaczyna, bo to jest w okresie zwykłym, prawda? A środa okresowa rozpoczyna Wielki Post i właśnie... O, tak, to jest czytać o Izraelu Szkockim. Ile masz lat, powiedz mi? 7. Tu wieś, jakaś brązowa była. Tak, chodził do szkoły. Radio kończy. Witamy bardzo serdecznie swoich kolegów, koleżanki, a ty kogo jeszcze? Także wiesz. Żebracy pod kościołem mówią, że nie wiem, a pijak przejmuje rolę ofiary, że jest biedny, żeby mu współczuć. I teraz my musimy być, mamy mieć wiedzę, dlaczego on to robi, bo alkoholik tak robi. I my mamy mu pomóc, ale musimy wiedzieć jak. Też bo krzyk, awantura, to też, no wiadomo, że żona na męża krzyczy, bo przepije jej pieniądze wszystkie. No ale to co, jak się potem alkoholikiem stał, to potem się stało. Nie da, muszę oddać te buty, takie piękne buty, no nie da. Szatan, diabeł robi tak, że żona nie wiedziała. Szatan, diabeł tak robi. Muszę oddać piękne buty. Odpowiedzi pani głowy. Co zrobić, siła wyższa? Dobra, to ja się...
zbieram. A z kiedy ja będę? Do 6. Nie wiem, około 7 chyba będę. Już to nie da nic. Do 6 spotkanie. Z naszą dzielną armią. Z panem pułkownikiem. Znaliśmy się kiedyś. No, całkiem blisko. 15 lat temu. Radio Conchita z muzyką. Dzisiaj już mamy trzeci, tak? Jutro czwarty, także już czas leci, proszę Państwa. Zapraszamy serdecznie do reklamy. Przesyłamy Państwu buziaczki. No i proszę jeść kaczki.